Wiele osób teraz pracuje na to, by w jesiennej ramówce zachwycić nas nowościami. Ty wiem, że tę część już tej pracy masz za sobą pracując przy Mam Talent. Co nas czeka w tym programie i co jeszcze od ciebie dostaniemy od września, jeśli się nie mylę? Program Mam Talent wraca i wraca odmieniony, bo nie dość, że nowy juror Janek Kliment się pojawił, który zresztą bardzo fajnie się sprawdza, daje dużo, dużo ciepła, dużo jasności, dużo takiego bezpretensjonalnego sposobu bycia, który w nim bardzo polubiłem. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to może takie porównanie niezbyt fortunne, ale lepszego nie ma. On jest takim wesołym, radosnym szczeniakiem, który biega merdając ogonkiem i zaraża tą radością innych. Mam nadzieję, że się nie obrazi za to porównanie, ale naprawdę jest świetnym facetem. Jest też mój nowy współprowadzący, czyli Michał Kępa, który zresztą jest tam, bo podczas castingów na współprowadzącego najbardziej mi przypadł do gustu z tych kandydatów, których miałem do dyspozycji. Mamy wspólne poczucie humoru, wspólne zainteresowania, mamy wspólnego idola, którym jest Bruce Springsteen, o dziwo, bo w Polsce postać nie aż tak popularna. I myślę, że na pewno nie będzie powodów do porównywania go z Szymonem Hołownią, bo są to tak dwie różne zupełnie postacie i tak różne osobowości, że nie będzie specjalnie o co się zaczepić, próbując zestawiać jednego z drugim. To tak jakby zestawiać motocykl z samochodem albo jabłka z pomarańczami. No to są dwa różne gatunki. Więc to będzie ciekawe. Zainteresowałeś mnie jednym zdaniem, które zasugerowało, że miałeś pewien wpływ na to, kto stanie u twojego boku, bo przecież w mediach pojawiały się różne nazwiska, które miały być na castingu, między innymi Basia Kurdej-Szatan, to jednak Michał Kępa będzie obok ciebie i nie możemy się doczekać tego duetu. Dobrze zrozumiałem, że też maczałeś paluszki w tym wyborze? Tak, zdecydowanie. No, przepraszam, tak pocharczę trochę. Mam to szczęście i przywilej, tak to nazwijmy, z czego się bardzo cieszę, że władze stacji pytają mnie o zdanie w różnych kwestiach dotyczących programów, które prowadzę. I powiedziałem na samym początku naszej współpracy przy tym programie, że nie dopuszczam myśli, że miałbym pracować z jakimś spadochroniarzem, z kimś, kto zostanie wyjęty z kapelusza i wrzucony tam, bo komuś się tak podobało. To jednak jest bardzo specyficzny rodzaj relacji. To jest duet, który musi się rozumieć telepatycznie. Tam nie ma miejsca na pisanie sobie tekstów, tam nie ma miejsca na wymyślanie sobie scenariuszy. Tam po prostu wchodzisz z tą drugą osobą i jesteś, i musisz na bieżąco, spontanicznie, z refleksem reagować na to, co się dzieje. Jeśli miałbym być tam z kimś, z kim się kompletnie nie odnajduję, nie czuję go, nie nadążam za nim albo on za mną, to nie miałoby najmniejszego sensu. Więc oczywiście stacja miała jakieś tam swoje pomysły, kto to mógłby być, ale po zdjęciach próbnych byłem przekonany, że niektóre z tych propozycji po prostu nie są dobre i wyraziłem swoje zdanie, no i zostało ono uszanowane, z czego się bardzo cieszę. Stąd się Michał pojawił, a nie ktoś inny.